witajcie w kuchni kwasiora. Zapraszam, przenieśmy się dziś w dawne czasy, w których taka instytucja jak apteczka domowa to była podstawa. Nieważne, czy to był zamek, dwór szlachecki, czy też prosta wiejska chałupina, zawsze apteczka domowa była, w której znajdowały się specyfiki lecznicze na podorędziu. Zarówno takie wytwarzane na alkoholu, jak i wytwarzane w postaci właśnie ziół, wyciągów z tych ziół łączonych z różnymi innymi niealkoholowymi substancjami. Przepis, który chciałbym Wam dziś pokazać, jest przepisem wytwarzanym jeszcze przez naszych słowiańskich przodków. Był to bardzo cenny lek. Lek na kaszel, lek na chrypkę, lek na zapalenie oskrzeli, nawet na zapalenie płuc. Wtedy jeszcze oczywiście nie znano jakby nas tych chorób, ale ten specyfik potrafił je skutecznie leczyć. Zapalenie krtani, zawalone górne drogi oddechowe, to wszystko pomaga. Będziemy do tego potrzebowali miód. Miody lekkie najlepsze będą lipowy, akacjowy, jak w tym wypadku, wielokwiatowy, wrzosowy na przykład, także miód. Szklanka. Dokładne proporcje będą znajdowały się w opisie pod tym filmem, abyście bez problemu mogli sobie ten cudowny specyfik odtworzyć. Bardzo Was przepraszam, ale jakby film jest odtąd dotąd, składniki, to już nie wchodzi w skład filmu, w skład naszego dzisiejszego zakresu, to jest bowiem bzik, czyli miód z kwiatami czarnego bzu. Również wspaniała lecznicza substancja, ale o tym będzie inny film. Ten bzik sobie tutaj stoi na słoneczku, dojrzewa, bo musi dojrzewać przez dni 7. Link do filmu o bziku będzie znajdował się pod tym filmem. Warto wpaść i przekonać się, jak zrobicie sobie go oczywiście, jakże to jest cudownie aromatyczna, smaczna substancja. Ale bzik odchodzi na bok. Wracamy do tematu. Zioł, tymianek oraz macierzanka. I teraz tak, tymianek oraz macierzanka. Według dawnych wierzeń te dwa zioła przy produkcji specyfików leczniczych zawsze musiały iść ze sobą w parze, bowiem ich energie, ich właściwości lecznicze uzupełniają się, wspierają. Można by powiedzieć, że tymianek jest jak mężczyzna, a macierzanka jak kobieta. Jedno bez drugiego nie potrafi istnieć, a jeśli już nawet, to traci większość ze swoich mocy. No i zacznijmy może od tymianku. Zapobiega on powstawaniu zakażeń bakteryjnych, grzybicznych i wirusowych. Działa oczyszczająco, przeciwzapalnie, antyseptycznie, ma właściwości detoksykujące, a pewna substancja szalenie cenna o nazwie tymol jest to substancja hamująca wszelkie zapalenia wirusowe, bakteryjne czy też grzybiczne właśnie. Działa łagodząco na jamę ustną, no także jest to podstawa przy leczeniu właśnie takich chorób jak ból gardła, zapalenie krtani, zapalenie jamy ustnej, zapalenie oskrzeli czy też nawet zapalenie płuc właśnie. Jest to naprawdę silnie energetyczna roślina. A macierzanka ma bardzo podobne właściwości do wspomnianego wcześniej tymianku. Również jest tutaj tymol, działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, antywirusowe, ale no jak to energia kobieca, jest od niego nieco łagodniejsza. Jednak cała masa pięknie pachnących, aromatycznych olejków eterycznych powoduje, że ten charakterystyczny aromat będzie w sropie wyczuwalny i o to chodzi. Cała moc dobroczynnych flawonoidów. Macierzanka ma właściwości łagodzące górne drogi oddechowe, które są podrażnione kaszlem. Ona pomaga też pozbyć się tej wydzieliny i ogólnie działa kojąco, jak matczyny czy też kobiecy uścisk podczas ciężkiej choroby. Jest ona więc niezbędna. Przesypuję teraz zioła do słoika bądź jakiegokolwiek innego szczelnie zamykanego naczynia. Najlepiej, jeśli byłoby ono szklane, ale na przykład termos też świetnie się nada. I teraz zwróćcie uwagę, że mamy tutaj aspekt energetyczny całego przepisu, jakże szalenie istotny w dawnych czasach, bowiem mamy tu energię męską oraz kobiecą, które przecież wypełniają się, tworząc idealny związek. Mamy również przy niektórych specyfikach, czy to leczniczych, czy to magicznych, energię czterech żywiołów: woda, ogień, ziemia, powietrze. To wszystko łączone ze sobą powoduje największą moc energetyczną, największą siłę, w tym wypadku siłę leczniczą. Także przesypuję to wszystko do słoika i zalewam wrzątkiem. Zamykamy teraz szczelnie, ależ to pachnie na tym etapie już teraz. Macierzanka zaczęła robić swoją robotę. Notabene inhalacje z macierzanki również dawniej stosowano, szczególnie u dzieci. To pomagało jak najbardziej przy tych wszystkich chorobach, które wymieniłem na początku.
I teraz, wody z początku może Wam się wydawać, że jest tutaj zbyt mało, ale uwierzcie mi, wystarczy. Zostawiamy to teraz na noc całą, aby wszystkie cenne właściwości, cała ta moc ziół przeszła do wody właśnie. A jako, że mamy tutaj do czynienia z energią męską oraz żeńską, to najlepiej wykonywać ten specyfik, i tak dawniej właśnie zalecano podczas instrukcji wykonywania tego, robić to podczas nowiu lub pełni. Wtedy dodatkowo pozyskamy moc, energię księżycową, która wzmocni działanie tychże ziół. Ja jednak nie dysponuję dzisiaj ani nocą, ani to pełni, ani nów. Jesteśmy gdzieś po środku cyklu księżycowego, ale i tak wierzę, że całość będzie świetne miała działanie. Także cóż, widzimy się jutro. Hej, witajcie kolejnego dnia. Zioła, jak widzicie, naciągnęły, oddały całą swoją moc do płynu, który teraz należy zlać, a zioła dobrze odcisnęły. Przelewamy to teraz do jakiegoś szczelnie zamykanego naczynia. Co ważne, naczynie musi być szklane oraz zalewamy miodem. Proporcja miodu w stosunku do płynu 1 do 1. Tym sposobem syrop zdrowotny z macierzanki i tymianku jest już gotowy. Przechowujemy go w szczelnie zamkniętym naczyniu, w ciemnym i chłodnym miejscu. Najlepsze do tego celu będzie, zdaje się, po prostu lodówka. Jak to stosowano? Dzieci podczas choroby 3 razy dziennie, rano na czczo, w południe i tuż przed snem łyżka stołowa, a dorośli po kieliszeczku w takiej samej konfiguracji. A więc cóż, przyjaciele, życzę Wam zdrowia i pamiętajmy, że to właśnie w tego typu recepturach kryje się zdrowotna wiedza naszych przodków. Na zdrowie!